Jestem tutaj, aby opowiedzieć o tym, co wydarzyło się w moim życiu, ale moja historia będzie szczególnie bliska ludziom, którzy tak jak ja kilka lat temu cierpieli na depresję. Jest grupa ludzi, którzy myślą, że jak mówię depresja, to mówi się o ludziach, którzy są w białych kaftanach i nie wiedzą, co myślą o jakichś psycholach, ale ja chcę ci powiedzieć, że depresja to coś, co przydarza wam się na co dzień. Ja na przykład, często przychodziły do mnie takie myśli mówiące mi, nie uda ci się. Ile z was ma tak? Nie uda ci się, jesteś nikim. Wiele razy może usłyszałeś, nie kocham cię. I to wszystko budowało we mnie bardzo niskie poczucie własnej wartości. Ja próbowałam sobie to zapełnić różnymi rzeczami. Czasami pochlałam jak wy. Czasami poszłam na dyskotekę. Zakładałam maskę. Aż czasem ta maska była tak ogromna, że miałam już jej dość. Bo wewnątrz siebie wiedziałam, że jestem całkiem innym człowiekiem i udaję kogoś. Tak trudno w dzisiejszych czasach przyznać się samym przed sobą. Ja udawałam bardzo długo. Udawałam człowieka, który był zadowolony z życia, który wiedział, jak się bawić. Ale kiedy wracałam do swojego domu, to płakałam w poduszkę, bo nie wiedziałam, po co ja tutaj jestem. Nie wiedziałam, dokąd idę. O Bogu miałam małe zrozumienie. Tak naprawdę zawsze wierzyłam w to, że Bogiem jest Jezus, bo urodziłam się w katolickiej rodzinie. Tak mnie wychowali rodzice. Często się mówi w tej wierze. A więc Jezus. Nawet tego nie podważałam, ale On był mi obcy. Najczęściej identyfikowałam Go z gościem, który wisi na krzyżu i nic nie może. Mówili mi, że Bóg żyje i że Bóg jest osobą, ale ja Go nie znałam. Był dla mnie martwy. Mówili, że zmartwychwstał, ale dla mnie był martwy. Ale wewnątrz siebie, choć w pewnym momencie swojego życia powiedziałam, że mam Boga gdzieś, to ja nadal Go szukałam, wiecie. Moje serce dalej zadawało te same pytania, czy On istnieje? Skoro On jest Bogiem, to powinien mi pomóc. Powinien spełnić moje życzenia. Tak wtedy myślałam. I byłam na Niego sfrustrowana i zła. Ale dziś wiem dlaczego. Myślałam, że Bóg, jak będzie chciał, to coś zrobi. Często tak się mówi, jak Bóg da, albo taka wola Boga, Bóg tak chciał. I tak sobie mówiłam, jak będziesz chciał, to nie będę miała tych myśli. Jak będziesz chciał, to będę zdrowa. Jak będziesz chciał, to będę szczęśliwa, jak będziesz chciał. Chcę ci dzisiaj coś powiedzieć. On już zechciał. Trzeba zmienić perspektywę. Ja Boga przez wiele lat błagałam. Myślałam, że swoimi uczynkami na cokolwiek zapracuję u Niego. Więc na siłę przybrałam maskę pobożności i dobrego człowieka. A potem to weryfikowałam. Mówiłam, jestem dobra, dlaczego nic nie zrobiłeś? Jesteś nieskuteczny. Ale trzeba zmienić perspektywę, bo Bóg już wszystkiego dokonał. Byłam dziewczyną, która wychowała się w kulturze rapu.
więc jeździłam na festiwale rapowe. Dobrze się bawiłam. Bardzo utożsamiałam się z tą muzyką, bo ona mówiła o ludzkim cierpieniu. I pewnego wieczoru natknęłam się na płytę pewnego rapera, którego słuchałam. To nie była jego pierwsza płyta, to była kolejna jego płyta. I ja znam jego twórczość. I on w tej najnowszej płycie zaczął rapować o tym, że spotkał się z Jezusem i że on naprawdę istnieje. Dla mnie to nie była przypadkowa osoba, bo ja znałam tego faceta, ja wiedziałam, jak on żyje. Ja wiedziałam, że to ćpun, alkoholik, że liczą się dla niego dziewczyny i szybkie życie. I zaczęło mnie to zastanawiać. Pomyślałam sobie, coś w tym musi być. I znowu obudziła się we mnie nadzieja. Taka nadzieja może obudzić się dzisiaj w tobie, bo mówię ci o żywym Bogu, którego doświadczyłam. I ja postanowiłam to sprawdzić. Pomyślałam sobie, że skoro on, taki grzesznik, spotkał się z Jezusem, to ja tym bardziej taki sprawiedliwy człowiek. I zaczęłam szukać Boga, zaczęłam do Niego wołać. Dziś wiem, że Bóg nie jest religijny w ogóle. Nawet nie wyobrażam sobie, jak bardzo. Ale jedyne, co potrafiłam powiedzieć do Boga, to wylać cały swój żal i frustrację za to, w jakim miejscu jestem. Za to, czego dla mnie nie zrobił. To działo się przez dwa wieczory. W trzecim wieczorze zostałam przekonana o grzechu sprawiedliwości i sądzie. Przyszło do mnie ponadnaturalne przeświadczenie o tym, że w moim życiu nie działa się kicha, dlatego, bo ten Bóg chce mojego zła, ale dlatego, bo ja go nie znam. I wiedziałam, że bez Jezusa ginę. Wiedziałam, że On jest Bogiem. Wiedziałam, że On jest realny. Wtedy zdecydowałam o tym, że Jezus jest prawdziwie moim Panem i Zbawicielem. I uwierzyłam w Niego prawdziwie. Mówi się o tym, że wierzę w Boga, ale co to jest wiara? Wiara to jest pewność. Wtedy, kiedy zadeklarowałam się na Chrystusa, narodziłam się z Bożego Ducha. Narodziłam się z Bożego Ducha i spotkałam się osobiście z Jezusem. I chcę ci powiedzieć, że to, o co chodzi w tym życiu tutaj, to aby spotkać się z Nim. Tylko człowiek, najczęściej kiedy słyszy słowo Jezus, już mu się wyświetla od razu kościół, ksiądz, religia, kult. Ale on jest w ogóle inny. On jest w ogóle inny. I możesz dziś się z Nim spotkać. Często ludzie też mówią, tak, ja rozmawiam z Bogiem, ja mówię do Niego. Ale jedynym łącznikiem z Bogiem jest Jezus Chrystus. On jest realny. Ten świat idzie na zagładę, ale dziś masz szansę uratować się. Póki jest czas. Otwórz swoje usta i powiedz coś do Niego. Nie w religijny sposób. On jest normalny, On jest ludzki. Ale On też ci dał wolną wolę i ty decydujesz. Możesz się bawić do końca życia, ale co, kiedy przyjdzie śmierć? Ja kiedyś panicznie bałam się śmierci. Na samą myśl, że mogłoby mi się coś stać, byłam przerażona, a dziś nie boję się śmierci. Nawet w tych czasach niby tego wirusa COVID-a nie boję się śmierci. Dlaczego?
bo wiem, kto jest moim Panem i wiem, dokąd idę. To, co przeraża ten świat, dla ludzi, którzy poznali Chrystusa, jest niczym. Tak jak wcześniej wspomniał mój przyjaciel, jeżeli chorujesz na jakąkolwiek chorobę, to chcę ci powiedzieć, że jest rozwiązanie. Ponieważ Jezus Chrystus, kiedy umierał na krzyżu Golgoty, wziął cieleśnie na siebie każdą chorobę, każdego raka, miał każde złamanie, wszystkie choroby po to, abyś ty, kiedy tylko w to uwierzysz, mógł przyjąć uzdrowienie. Ja na przykład miałam zerwane wiązadło, ale nie zgodziłam się na ten stan, bo wiem, jaka jest prawda Boża w tym temacie. I moje wiązadło zostało uzdrowione. Nie mam żadnych problemów. Dla wielu ludzi choroba to jest koniec świata, ale jestem dzisiaj, aby być rozwiązaniem do twojego życia. Dziś możesz być zbawiony, uzdrowiony. Dziś możesz pozbyć się tych myśli, o których na samym początku ci mówiłam. Jeśli masz myśli depresyjne, jeśli myślisz o śmierci, podejdź do mnie. Pomodlę się o ciebie. Zgromię ducha, który ciebie ściska i będziesz wolnym człowiekiem. Naprawdę to jest dostępne dla ciebie. Ale ty decydujesz. Dziś składam na ciebie odpowiedzialność. Ty decydujesz o życiu wiecznym.